Shit, Sherlock, shit, Sherlock. No shit, Sherlock, no shit, Sherlock. Przestań. Dobra, przestań. Jedz. Dobra. Podejdź. Podejdź, typie. Ja idę do niego. Jak mi zniszczy tarczę, będzie śmiesznie. A ty trzymajcie za mnie kciuki, żebym mu napinkulił. Pinakudecka! Pinakudi! O Jezu, ale powoli idę. Dobra. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Okej, teraz muszę poczekać, bo opóźnienie zwiększyłem dzisiaj. Dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie. Będziemy dzisiaj grać, słuchajcie, w dwa zamki. I dzisiaj będzie, słuchajcie, na specjalnych zasadach, ponieważ będzie dom dzisiaj 2 zamki 24 godziny. Pokrótce będzie to taka sama rozgrywka jak ostatnio, czyli będą 2 zamki na trochę mniejszych kordach niż ostatnio, ale na przygotowanie są 24 godziny. I poszli, ja pierdzielę. Dobra, ile jest? W ogóle mógłbym to na 60 zastopować, dobra. Hitelist on zróbmy. Dobra! Łamane start, moi drodzy, zaczynamy! Ua, ruszyliśmy w takim bądź razie. Trzeba się rozbiec czym prędzej, bo za dużo ludzi. Dobra, kordy zamku, minus 500 na 500. Musimy pamiętać, słuchajcie. Mam nadzieję, że wszyscy mamy ogarnięte. Dobra, lecimy z tym tematem, kurczę, ostro dzisiaj. By the way, jak macie dzisiaj słabą jakość, pamiętajcie, że później będzie z tego odcinek na kanale za jakiś czas. Więc będziecie mogli obejrzeć. Nie bijcie zwierząt, w sumie. Wrzuciłem żelazo do sypu węgla. Nieważne. Dobra, słuchajcie, musimy przepolić. Wszystko przepolić. Ktoś mi ukradł mięso! Where is my mięso? Hamsy? Where is my mięso? Dziękuję. Ale to jutro jabłka robimy, ej. Nie dzisiaj, ziomuś, na spokojnie. Anida mięso, halo. No, ktoś mi ukradł 10... Ja zaraz sobie... Zaraz, słuchajcie, zrobię jakieś... Normalnie wbito gdzieś tam na morderce, ja, czy coś. Cześć, gry, ty mnie zaprowadzisz do tego? Masz diaksy do rozkopania? Chodź. Chodź, typie, chodź. No i jak będziecie mieli za dużo, w sensie będziecie mieli sety i wszystko, to innym też dajcie wtedy diamenty, nie? Podzielcie się tak, żeby każdy miał na sety. Ty mnie zaprowadzisz? O, dobra, to zaprowadź mnie. Lecimy, słuchajcie, do ekspiareczki naszego teamu. Jak ktoś już ją zbudował, oczywiście, bo nie wiem, czy jest skończona. Muszę nabić 30. Ja teraz mogę już nie chodzić po kopalniach, bo ja już w sumie mam diamenty na seta. I teraz bardziej będę liczył na to, że wy będziecie przynosić mi diamenty, a ja będę wam rozkopywał, nie? Lecia X, o co chodzi? O, dzień dobry, panie pająk. A, Mr. Pająk, welcome? Żelazo, tak by the way. Zbierajcie ile się da żelaza. Zbudujemy zamek z bloków. Go. Jaka gwardia i to jest moja ochrona, czajcie? Jakby mi ktoś nawalić chciał. Dobra, to weź ktoś tam stój, żeby one się respiły. Bym se zaekspił w sumie. Pamiętajcie, Discord w opisie wbijać, bo będziemy tam gadać dzisiaj po live. Mam pomysł, jak ktoś ma Silk Toucha, niech, słuchajcie, zbiera dla nas rudy węgla, redstone'u i tak dalej. Ja jestem. Halo. Guys, co tu się dzieje? Ja się zrespiłem, czekajcie. Ej, dzbany, tu nie zakopujemy. Było mówione. To jest nasz spawn. To ma działać normalnie. Zaraz wezmę World Edita i sprawdzę, kto to zrobił. Wybana dać od razu. A węgiel. Także nagrywanie przy okazji, bo przypominam, że będzie odcinek, słuchajcie, z wczorajszego i dzisiejszego live'a zmontowany. Guys, nie było mnie tu 20 godzin i generalnie zmiany, jakie zaszły przez 20 godzin, są kolosalne, jeśli o to chodzi. To jest, słuchajcie, zamek drużyny czerwonej. Za chwilę zobaczymy zamek drużyny niebieskiej i zdecydujemy, czy zasłużyli wszyscy na bikony. Mamy goddamn fosę i szczury na niebie. Nieważne. Co więcej, ja jestem, słuchajcie, przygotowany w miarę spoko. Mam cudzysłów dwa sety. To, cudzysłów to dobrze powiedziane, bo jeden to jest prot 3, ale w cudzysłowie mam 2 sety. Moje przygotowanie oceniłbym na 5+. I tak to się, słuchajcie, wszystko prezentuje w tym momencie po tej stronie barykady. Dzień dobry, potu. Ale litr potu normalnie, siemano. Jakieś mięso bym potrzebował, ziomeczki, w ogóle. Bo wiecie co, nie mam jedzenia. Jak widzę, wow, dużo ludzi jest w ogóle. Tak, bo generalnie wczoraj, słuchajcie, wszystko się zaczęło. Dzisiaj jest kontynuacja, dzisiaj jest klepa time. I zaraz wam opowiem, jak będzie wszystko wyglądało, ponieważ to nie będzie po prostu, że granica znika, idziemy się klepać i elo, mijamy się i bijamy na swoich villagerów. Ponieważ dzisiaj, słuchajcie, będzie to wyglądać w specjalny sposób, gdyż na początku musi drużyna uderzeniowa spotkać się z przeciwną na 0-0. Tak więc, no, mam do ciebie fajera, ale ja mam fajera, ziomuś, ja mam fajera dwójki, ja bym nie miał fajera, no przestańcie. O, mięso przyjmę z miłą chęcią, tu mięso takie, spoko loko w takim razie. Mam nadzieję, że powiadomienia, słuchajcie, wszystkich tu przyniosą, bo dzisiaj będzie się działo. Oh yeah, boys, generalnie mamy czerwone tarcze, tak, z czerwonymi elementami. Dobra, słuchajcie, misja jest taka, że teraz idę do zamków i czaty, wy oceniacie, czy zamki zasługują na bikony. W komentarzu też możesz napisać, czy według ciebie zamek zasługuje na bikon. Także zaczniemy w sumie od mojego zamku, tak de facto, bo myślę, że jest najbardziej zbliżony memu sercu, yo. Mógłby być ładniejszy, ale zamkiem według mnie jest. Co więcej, spełnia chyba swoje zadania fortyfikacji, tak mi się przynajmniej zdaje, czekajcie. Tak, spełnia swoje zadania fortyfikacji i jest jak najbardziej stonks. Także przeniosę się teraz jeszcze do drużyny, słuchajcie, niebieskiej. I oczywiście ich zamek pokażę w takim samym procencie. Bo wiadomo, mają przewagę oglądając live'a, ale mają villagerów. No i słuchajcie, to jest zamek drużyny niebieskiej. Myślę, że też stonksowo. Widzę co prawda tu różnicę na temat głównego wejścia do tego zamku. Jakby chyba nie ma takiej głównej bramy. Ale też mi się wydaje, że to bardzo dobra taka baza wypadowa na start. Mają bardzo ciasno, ale też zarazem bardzo otwarte przestrzenie, co jest w sumie śmieszne. Bo doskonale, słuchajcie, widać co tutaj się dzieje, prawda? Mamy tutaj, słuchajcie, różnych graczy w różnych seciorach. W ogóle chciałem pochwalić graczy, bo jest ich w tym momencie 42. Jest ponad połowa. Reprezentant drużyny niebieskiej. Jest tu jakiś lider. Dobra, Dawkers, ej. Ej, Dawkers, trzymaj. To jest beacon drużyny niebieskiej w takim bądź razie. Naprawiłem co zepsułem. No i tepam się teraz, słuchajcie, do mojej wioski. Wychodzę już z GM'a. Nie będę oszustem. Jestem na GM0, słuchajcie, więc wszystko fajnie. W ogóle kill off mi pada. Czaty, w sensie, czy jest ktoś z moim teamu, kto by mi F5 chciał dać? Dla zaznaczenia, wczoraj nagrywałem 3 godziny, słuchajcie. Jeżeli z tego całego live'a dwudniowego wyjdzie mi... to jest szare. Jeżeli wyjdzie mi z tego, czy to Śląsk? Wyjdzie mi z tego odcinek 20-minutowy, będę mega sad po prostu, nie? Dobra, słuchajcie, jeśli ktoś jeszcze coś musi zrobić, mamy 20 minut. Pospieszyłem się trochę ze zbieraniem was tutaj. Hans granie. Hans, jesteś mym bohaterem. No spalił basztę walony już. Walony falstart walnął. On ma ten falstart walnął. I ruszenie za mną, ruszamy na 0-0. Albo właściwie, dobra, walił was. Spotykamy się na 0-0, elo. Kto pierwszy na 0-0, ten zostawił łapkę w górę. Fuck. Dobra. Tylko to dobry sposób transportu. Jesteśmy przy 0-0, jest zakaz strzelaniny, słuchajcie. Kto pierwszy atakuje, temu śmierdzą stopy w nocy. Możecie już sobie kupować potki. Przeciwników nie widzę. Czy oni nie mają w ogóle drużyny atakującej? Tylko mówię z góry, jeśli będziecie chcieli atakować, musicie mieć, słuchajcie, musicie mieć obrońców. W sensie musicie mieć drużynę atakującą, z którą się spotkamy właśnie tutaj. Bo jeżeli nie, nie macie prawa atakować przez następne 15 minut. Dobra, ile do 30? 10 minut mamy! Ej, może byśmy trochę drzewa powycinali w sumie stąd. A, nie mam czym. Dobra, nieważne. Zakaz strzelania z łuku, z miecza, z czegokolwiek. Pamiętajcie, nie walczymy na tych kordach do momentu startu. Czemu ktoś miecz wyrzucił? Halo, typie, miecz. Dobra, moja drużyna się zbiera. Bitwa w lesie, słuchajcie. Wojna pod Grunwaldem prawie. Drużyna uderzeniowa przeciwników. Cała. Tak, mówię, w tym zasięgu musi być widoczna cała drużyna, słuchajcie. Po zdjęciu regionu dopiero mamy prawo się rozbiec i wymijać się i iść na swoje zamki nawzajem. Pamiętajcie o tym. Start! Dobra, słuchajcie, ja myślę tak. Ja myślę, chwilę się poklepię tutaj. Dostawiam sobie konia, zaznaczam. Dobra, dostał gościu 2 razy. Chwilę się poklepiemy tutaj. Dobra, widzę fire za fire tutaj wlatuje. Kurczę blade. Typ ma knoka, także dla mnie jest spoko, bo mnie odrzuca jak będzie mnie bił. W sumie też mam knoka. Dobra, warto zjeść sobie coś. Siemano terror, dzień dobry. Dobra czaty, trzymajcie kciuki za drużynę czerwonych. Konie chyba nam wszystkie wybili. Dobra, mój jeden padł. Nie strzelajcie strzałami, jak ja przy nim stoję! Ludzie! Obrywamy wszyscy od strzał. Dobra, Ofer mnie tutaj próbuje... Kurczę, czemu ten endermit mnie bije? No halo. Dobra, zjem sobie refa. Mogłem sobie mniejszy ogień włączyć. Dobra, lecimy na zamek, słuchajcie. Lecimy na zamek. Poszły pierwsze obrażenia. Lecimy na zamek, czaty. Lecimy na zamek przeciwny. Mój team, jak ktoś jest z drużyny naddzierającej, zajmijcie tych na środku, a reszta idzie ze mną. Guys? Guys, gdzie są moi? Czerwoni, gdzie jesteście? Jestem na 500 na minus 500. To jest zamek przeciwników. Where are you? I need help. Or help. Nie wiem w sumie. Dobra, co to jest? Co to jest? To jest zbiór. A dobra, to jest admin. To nie patrzymy w ogóle. Dobra, strzelają we mnie. Ja widzę ich villagera już, kurczę, dobra. Ciekawie, ilu zostało ich w obronie. Nie jestem tego pewny. W głębi duszy o tym nie wiem. Dobra, nie mamy villagera, więc naszym zadaniem jest teraz zabić ich villagera. Dobra. Kurczę. Tam. Dobra, kurczę. Dobra, panikalne jedzenie japek tu wjechało. Japek? Tak, japek, dobra. Kotuję. Dobra, żelek set, więc on szybko padnie. Spierdzielaj, bałwanie jeden! Kurczę, jestem sam na tylu. Dobra, where are mine? Jest jeden ich problem taki, że ja nie obrywam od ognia w tym momencie. No bo nie ma villagerów. Są villagery. Mam pomysł. Mam, słuchajcie, pomysł. Dobra, wleciało. Wleciało ostro. Muszę tu rzucić. Jest! Nie ma, odciągam ich uwagę. Gdzie jest mój team? Halo. Gdzie jest mój team? Where is my team? Halo. Czerwoni, nie widzę was w ogóle w zamku niebieskich, nie? I ja się pytam, gdzie jesteście? Ja się tłukę tutaj z połową teamu chyba. A jeżeli ja się tłukę z połową, to druga połowa powinna się... tutaj być, kurczę, mojego teamu też, nie? Dobra, nie dam rady tak bezpośrednio się przebić. Dobra, najważniejsze odciągnąć ich w sumie jak najdalej od zamku, nie? Bo to jest minus przeciwnik. Dziękuję za followka bardzo serdecznie. Ofer jest mocny z tego co widzę, ostro klepie i w ogóle. Czemu on ma enchantowaną w ogóle tą? To myślę, nic nie daje, wiesz, że masz zaenchantowaną, by the way. Nie wiem, czy jesteś świadomy. O jest, czemu go uderzyłem bez podpalenia? Nie wiem, dobra, walimy go. Wiedziałem, że dzisiaj trzeba w obronie stać, nie? Ale nie dość, że kurczę, nikt nie obronił villagera. Oni weszli bramą. No gratuluję. Nie dość, że kurczę, villagera nie obronili. To w PvP ich nigdzie nie widziałem. Dobra, mój przyleciał na pomoc. Dobra, klepiemy we dwóch. Klepiemy we dwóch, nice. Dobra, powinien dostać tyle obrażeń, ile mi zgarnął. Mi się wydaje, że wiecie co, może być kiepsko, nie? Z tytułu, że nie mamy villagera. Typ ma tego Depstridera. Dobra, więcej kobla potrzebuję na pewno. Ale goście totalnie, nie wiem, zgubili się gdzieś w walce. Ja się już biłem do zamku sam. Moich ludzi w ogóle nie było. Villagera nam zabili, czyli nikt go nie bronił na dobry sposób. Bo mówiłem, że jeden przynajmniej przy villagerze ma siedzieć cały czas. Na okrągło go pilotować. Więc tak raczej kiepsko bym powiedział. Mu to wyszło. I patrzcie to, ja wszedłem bez problemu drugi raz sobie tutaj na legalu, nie? Mojego teamu dalej nie ma tu w środku. Rozkminiam, jak to jest możliwe, że ja bez problemu wbijam, słuchajcie. W dodatku zajmuję tylu przeciwników naraz. Tak, tak, strzelaj do mnie z łuku, dobry pomysł. Rabi został zabity przez Feniksa, kurczę, no. No zwalili. Krucie, no, no nie przejdę do niego w żaden sposób, jest dobrze obstawiony. Nasz był jakoś lipnie. Ale dobra, jest kurde akcja ludziska, nie? Tanio skóry nie sprzedam, że tak powiem. Sam potrafiłem zrobić zamieszanie, że oni tu wszyscy wbili, kurczę. Prawie walczę z połową teamu, jakby nie było, kurde. Dla mnie to jest koks. Dla mnie to jest dobra walka, nie? Żeby nie było. Jeśli jeszcze potrafię się bić z połową teamu, jeszcze wybijałem tu jakichś ludzi. Ja nie mam szans w ogóle. Jakby w tym momencie powinien ktoś z tych czerwonych, co jest, zakraść się i zabić NPC-ta, nie? Ja wtedy bym zorał. Już dlatego, że miałeś najwięcej złotych jabłek. Nie miałem najwięcej złotych jabłek. Miałem mało złotych jabłek. Z 14 i ten koks. Ale to nie robi, ja po prostu podszedłem tutaj pod zamek i tyle, i siema, i wbiłem sobie na dzień dobry. Totalnie nie obstawili go z zewnątrz jakoś mocno. Już raczej nic nie zrobię, bo drugiego seta nie wyjmę. Dobra, jest finalna śmierć, słuchajcie. Niestety. Jestem na spectacie, dobra. W ogóle jak oni się tu wkopali? Od góry. Zakopali go w ogóle, a nie, tutaj jest przekopane też. Mówię, villager był tragicznie. Samo to z obsydianu starczyło, nie? To w ogóle zasłaniało nam NPC-ta totalnie. Tyle wam powiem z tematu, jeśli chcecie słyszeć moje zdanie. No niestety, obstawili gościa z każdej strony. Zobaczcie, ile niebieskich przetrwało, nie? Mówię, 100% lepsza strategia niż nasza. To mogę powiedzieć, słuchajcie. Zara, tu patrzcie, patrzcie jak się zgromadzili, kurczę, nie? Jeden biedny, kurczę, tu obrywa. O, przykre to troszeczkę, no co powiem. No i słuchajcie, Gekon został pokonany. Wygrali. Niebiescy, słuchajcie, zwyciężyli. Ale myślę, że nie zostawię tego tak po prostu, wiecie. W sensie, zostawię to tak po prostu, bo wygrali oczywiście. Ale myślę, że jakoś fajnie można by to skończyć, na przykład, nie wiem. Nie mam pojęcia, jak można by to fajnie skończyć, tak by the way. O Boże, oni tam sami wysadzili TNT. Dobra, no nie powiem nic na odcinku, to będzie na tyle. Bo słuchajcie, wygrała drużyna, no niestety, niebieskich. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę pod odcinkiem, zasubskrybowaniu kanału, jeśli chcecie więcej takich zabaw. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!